Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś to specjalnie przyjechałem do Szczecina, żeby pokazać wam, jak wygląda, jak jeździ, jak brzmi Lamborghini Urus, stuningowany przez firmę Mansory. Czołg pojechał! Prezencja! Nie mam pytań! W dzisiejszym filmie, tak jak wam wspomniałem, dostałem kluczyki do Lamborghini Urus Mansory Venatus, bo taka jest jego w sumie właściwa nazwa, taka pełna nazwa. Przy okazji zobaczcie, tak wyglądają kluczyki do tego samochodu. Zobaczcie tylko, jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Niesamowicie. Po przeróbkach tunera Mansory naprawdę jest jeszcze lepiej. Z reguły w sportowych autach, szczególnie w Lambo Urusach, ciężko jest znacznie poprawić wygląd samochodu, a Lamborghini Urus popularnie występuje też z takim spoilerem. Do tyłu zaraz przejdę, ten egzemplarz nie ma tego spoilera, ale z tym spoilerem SUV wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Tutaj wszystko jest takie dystyngowane mimo wszystko. Możecie to wyłączyć. Całościowo samochód jest przefantastyczny, przegenialny i tak mi się podoba. Zobaczcie, nie będę owijał w bawełnę. Maska jest cała wykonana z włókna węglowego z czterema wielkimi wlotami powietrza i zobaczcie tylko, z każdej perspektywy, gdzie byś nie przeszedł, to ta maska wygląda obłędnie, tak groźnie, tak drapieżnie, no i komponuje się z resztą. Stuningowany został też ten element, tutaj został dołożony ten pas z wylotami powietrza, oczywiście zmienione nadkola, poszerzone jeszcze bardziej. Z przodu żółte akcenty, zarówno na splitterze, jak i, zobaczcie w ogóle z tej perspektywy, jak wygląda splitter. Tutaj ma te dwa takie zębiska, można powiedzieć. No i oczywiście karbon, wszędzie włókno węglowe. Nawet na tych elementach, gdzie tego nie widać, tutaj są elementy włókna węglowego. Dosłownie cały przód jest z karbonu. Tutaj bardzo się wyróżnia, ale to w każdym, w zwykłym Urusie bez tuningu też. Radary, kamery. Do kamery też przejdę, bo bardzo ciekawa jest to akurat kamera 360, która pokazuje nam wszystko łącznie z otoczeniem. Ale jeszcze pozostając przy przodzie, przy masce samochodu, zobaczcie, tutaj nie ma loga Lamborghini. Tutaj wiadomo, kto robił ten samochód, tutaj jest Mansory. I tutaj dwie dokładki mamy analogicznie, oczywiście po obu stronach, też karbonowe. One dodają aerodynamiki temu pojazdowi. Konstrukcja tego nadwozia też jest specyficzna i też taka, powiedzmy, opływowa. Nie jest to G-klasa. Tutaj dach schodzący w dół od momentu, tu jest moment szczytowy. Ale wspomniałem wam o tych kołach i już nie mogę się doczekać, aż pokażę wam te koło, bo naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak one są wielkie. Kute felgi oczywiście. One są 24-calowe. Tu macie 24 cale i to ginie w tym samochodzie. Zobaczcie, że to ginie. Jak przejdziecie dalej, nie pomyśleliby. Ja bym nie pomyślał. Na pierwszy rzut oka nie pomyślałbym, że to są felgi 24-calowe. Chociaż z drugiej strony zobaczcie, jak te wielkie tarcze hamulcowe, bo one mają 40 cm, to są 400 mm tarcze, oczywiście ceramiczne tarcze hamulcowe i co ciekawe z 10-tłoczkowymi zaciskami. Zobaczcie, jakie te zaciski są wielkie. Nie umiem wam pokazać, jakie to jest wielkie. Tam jest moja ręka, taka malutka. Felgi z wytłoczonym napisem Mansory. Tak jak powiedziałem, kute felgi z logo Mansory. Tu już nie znajdziecie logo Lamborghini. No i oczywiście opony letnie, no bo w zimę nagrywa się tylko na letnich. Robert nic innego nie umie. Lexus MLFA i Brabus MS800 tak samo na letnich. Nie, Brabus chyba miał zimówki. Sukces. Więc tutaj mamy letnie. Będziemy musieli uważać podczas jazdy. Przechodząc dalej, progi są karbonowe, ale z dodatkiem żółtego pasa. Oczywiście tutaj kolejny napis Mansory.
Z tyłu również 24-calowe felgi, to są te same rozmiarówki. No i przejdźmy do tego tyłu, bo tu też się bardzo dużo dzieje. Światła oczywiście analogicznie do przodu też są rozwidlające się. Zobaczmy, jak wygląda spoiler z żółtym takim akcencikiem. Tak samo, żeby to wszystko było spójne. I tutaj mamy też lotkę. Oprócz spoilera jest lotka, również karbon i również żółty akcent. Policzcie, ile razy w tym filmie powiedziałem słowo karbon. Niestety, możecie się gniewać, że to słowo się powtarza, ale to jest auto, które ma bardzo dużo karbonu i nie sposób tego pominąć. Zobaczcie, tuner zadbał nawet o takie drobne elementy. Tutaj również mamy włókno węglowe, element włókna węglowego przy wylotach powietrza. Przechodząc dalej oczywiście, karbonowy dyfuzor ze zderzakiem. Dosłownie cały, tu nie ma elementu oprócz wydechu, który nie wiem, czy to jest tytanowy wydech, czy nie. Wątpię, mogę się mylić, ale zobaczcie, ten wydech jest fejkowy. Jak to śmiesznie wygląda, naprawdę. Tam są malutkie trzy rurki. No ale stąd wygląda petarda tak naprawdę, więc tutaj mu nie ujmujmy. No i zamiast znaczka Lamborghini macie znaczek Mansory. Przypomnę wam jeszcze, że w podstawowym Urusie dwie rury wydechowe mieliście tutaj i dwie z tej strony, więc tuner Mansory musiał zmodyfikować cały układ wydechowy, no i stworzył go w ten sposób, że są teraz trzy w jednym miejscu wychodzące ze środka samochodu. A zaraz zobaczymy, jak brzmi. Zanim jeszcze posłuchamy, jak brzmi wydech w Lamborghini, chciałem wam przekazać jedną ważną informację. Dla tych, którzy mieli stłuczkę w ciągu ostatnich 3 lat, Helpfind dopłaca pieniądze do odszkodowania, jeżeli takie zaniżenie u was na koncie się pojawiło. Ja sprawdziłem to na własnej skórze i dostałem ponad 3,5 tysiąca złotych dopłaty do swojego odszkodowania sprzed tam 2 lat chyba. Już wiele razy wam o tym mówiłem, także kliknij link w opisie i wypełnij bezpłatny formularz, a specjaliści z Helpfind zweryfikują, czy należy ci się dopłata do odszkodowania. Pokażę wam wydech. Sprawdźmy, jak brzmi Lamborghini Urus Mansory Venatus. Zobaczmy. A raczej posłuchajmy. Teraz jest na wolnych obrotach. Wydaje mi się, że to jest tryb Strada. Poprosimy, żeby przełączyć na Corsę. Teraz mamy tryb Corsa, jest najgłośniejszy i na wolnych obrotach brzmi tak. A tak brzmi po dodaniu gazu. Muszę odejść. O, mega mocno strzela, bardzo głośno strzela, ale on nie jest jeszcze do końca rozgrzany. To znaczy już temperatura jest, powiedzmy, odpowiednia do jazdy, szybszej, ale chcę wam pokazać ten samochód, ten wydech w samochodzie jeszcze po kilkunastu minutach jazdy. On wtedy jest jeszcze bardziej agresywny, jak zaleje się, jak się rozgrzeje. No, sami usłyszycie. Środek w tym aucie jest akurat żółto-czarny. Zanim przejdziemy do środka i opiszę wam środek, chciałbym wam pokazać, co kryje się pod maską. Jesteście na to gotowi? Te 800 koni tutaj jest schowane. V8 Turbo Compresso. Tutaj jest cały układ cylindrów. Jak każdy cylinder, w której kolejności jest ustawiony w silniku. 13726. Dobry kod do karty. Przy okazji, jak już maska jest otwarta, zobaczcie, jak wygląda pod spodem. Maska cała karbonowa i te wloty powietrza są tak duże, że tego nie sposób pominąć. Fabryczny Urus rozpędza się do pierwszej setki w 3,6 sekundy, a właściciel powiedział mi, że ten egzemplarz to jest 2,8 mierzony, podobno w Warszawie. Włączmy sobie zapłon. Obniża nam się kierownica. Wysunęło nam się nagłośnienie Bang & Olufsen. Przyciszmy sobie, wyłączmy właściwie. Kierownica obszyta w połowie alkantarą, w połowie skórą. Lamborghini oczywiście fabrycznie już zadbało o to, żeby włoski akcent był również na kierownicy. Tutaj jest dźwignia Anima, to tak zwana dusza pojazdu, czy jak to się tłumaczy. Można sobie tańczyć pomiędzy 6 trybami jazdy, tak naprawdę Strada, Sport, Corsa, takie trzy podstawowe występujące w innych modelach Lambo również. Sabia, czyli wersja zwana dla szejka, czyli jak jesteś w Dubaju i masz spotkanie z ziomkami na pustyni, no to przerzucasz sobie na piasek. Dalej mamy tryb Terra, czyli no offroad po prostu. No i ostatni tryb to jest tryb idealny do naszej aktualnej pory roku, czyli Neve, tryb na śnieg. Z tej strony symetrycznie mamy dźwignię Ego, czyli sterowanie napędem, układem kierowniczym i zawieszeniem. Tutaj oczywiście jest zawieszenie pneumatyczne. Bardzo
fajnie działająca, obniżająca samochód, kiedy potrzeba, kiedy jedziesz, chcesz pojechać szybciej, jedziesz po drodze czy po torze. No i podwyższające zawieszenie, kiedy masz ten trudny teren. Tutaj w kształcie heksagonalnym, bo jakże innym nawiew. No i 14, może 15-calowy ekran. Tu widzicie kamera 360, z każdej strony można zobaczyć. I to rzeczywisty obraz tak naprawdę, można zobaczyć otoczenie, odwzorowuje nam to, gdzie jesteśmy. I bardzo skrupulatnie nam przedstawia, co się dzieje dookoła samochodu. Oczywiście logo Lamborghini, jak w każdym, na fotelu, po stronie fotela pasażera. Panele od Lamborghini, no to są tablety. Te panele są wyjmowane. Oczywiście tutaj logo Lamborghini, tak wygląda, no tablet w zasadzie. Czy mogę go odpalić od razu? Tak, trzeba przytrzymać. Aha, kurczę, ekskluzyw. Tak jest start. Kurczę, szkoda, że tego nie odpaliłem, teraz muszę siedzieć na półdupku. No dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy. Urus, ustawienia, pomoc, wszystko po polsku, pięknie. Średnia prędkość 27, dystans jazdy, zasięg 40, wszystko mamy, nawet prędkość pasażer może sobie z tyłu śledzić. Synek może patrzeć, jeżeli nie widzi tam, to może patrzeć tutaj, jak szybko zapierdziela tata. Fajnie, śmieszne panele. Poziom oleju? Po co to synkowi będzie? Sklep Play, można sobie Netflixa ściągnąć, oglądać filmy. Czy nie wiem, na maila wejść, czy na dysk. O, na YouTube'a możemy sobie program High Five obejrzeć w Lamborghini Urusie. Luksus! No, panorama z tej strony wygląda tak, a cała podsufitka jest wykonana z Alcantary. Kurczę, ale jakoś tak mało miejsca tutaj. Nie wiem. A dobra, może usiądę jak człowiek w takim razie. No dobra, mam 1,81 m. Jest spoko, jest jeszcze miejsce na włosy. Gdybym miał miesiąc dłuższe, też by było, też by się zmieściły. Patrzcie, tu są takie detale, że nawet zakładka bagażnika, półka bagażnika jest przyta Alcantarą. Czuć pieniądz. A właśnie, a propos pieniędzy, ile kosztuje takie Lambo? Ile kosztuje Lamborghini Urus Mansory? Ten egzemplarz to jest blisko 2,5 miliona złotych. Pyk, 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 pyk. Halo, Mikołaju? Już wiem, co chcę na święta. Skoro jest to luksusowy SUV, to powinien mieć domykanie drzwi. I takowe również ma. Z przodu, jak i z tyłu również. Elegancko, jak w Maybachu. Bardzo fajnie wypasiony SUV. Zanim przejażdżka, no to jeszcze szybki stop na stacji. Bo ten samochód trochę pije. Nie wiem, ile dokładnie właściciel nie liczy, ale pije na tyle dużo, że trzeba go zalać, bo mając 40 km zasięgu, daleko nie zajedziemy. Oczywiście V-Power, setka Racing. Lejemy na fulla. Przy okazji zobaczcie, karbonowy korek z logo Lamborghini. Pięknie. Takie detale są naprawdę doceniane przez użytkowników, przez widzów, przeze mnie również zauważane. Takie rzeczy jak nawet taki korek karbonowy. Zbiornik paliwa w Lamborghini Urusie to jest 85 litrów i jak pojeździ tak jak my będziemy jeździć, chociaż nie będziemy szaleć, ja też nie mogę poprowadzić tego auto, bo jest taki śnieg i jest temperatura na minusie, że nie chcemy obaj ryzykować, łącznie z właścicielem mojej jazdy, no jakby auto za 2,5 bańki, jest lód na drogach, więc z całym szacunkiem, ale dzisiaj ja nawet sam odpuszczę, ale chciałem wam powiedzieć, że podczas groźnej jazdy, agresywnej jazdy na niecałe 200 km starczy ten cały zbiornik paliwa. Wjeżdżamy teraz na ekspresówkę. Jesteśmy z Krzyśkiem, który ma większe jaja i prowadzi ten samochód w tą pogodę. I to na trybie strada już tak brzmi. Zaraz będzie to coś, czyli zaraz będzie... Zaraz będzie to. Teraz to jest. Samochód przyspiesza fabrycznie od 0 do 200 w 12 sekund. Ale tutaj nie mamy fabryki. Tutaj mamy auto prawie 800 konne, tak? I widać było na liczniku, że to nie jest fabryka. O kurde. Teraz się zatrzymamy. Wyjdę specjalnie dla was, żeby pokazać wam, jak brzmi wydech już rozgrzany. Pięknie. A,
Napisz w komentarzu, do czego podobny jest ten dźwięk. Ja nie wiem. Jeżeli zabierzecie ten samochód na tor i sprawdzicie pełne jego możliwości, to jest SUV, ale mimo wszystko ma on jakieś tam właściwości jezdne, nie powiem torowe, to nie jest sportowy, turbosportowy samochód stworzony do jazdy na torze, tak jak SVJ na przykład, czy GT3 od Porsche, ale naprawdę dobrze radzi sobie. Działa tutaj też system skrętu wszystkich czterech kół, to znaczy wszystkie koła są skrętne o 3 stopnie każdy, w każdą ze stron. Co ciekawe, również napędy są do wyregulowania, to wszystko jest możliwe w tym samochodzie. Możemy sobie przenosić napęd na tył, na przód, mieć stały napęd 50/50. Na tył chyba maksymalnie 70% można przełożyć napędu. No i bawimy się tym autem. To auto samo się tak naprawdę ustawia nam. Zwróćcie uwagę na telefon w momencie dodania gazu. Ja go puszczę. Widzieliście? Mogłem go jeszcze wyżej podnieść. No teraz już mamy ponad limit prędkość. To jest... Nie, to jest moment, naprawdę. I sami widzicie telefon, który prawie pół kilo waży, bo jest mega grzmotem. Nie mógł się oderwać od fotela, od oparcia. Za każdym razem ten sam banan na twarzy. Samochód ma niecałe 3 sekundy do setki, przez to, że ma prawie 800 koni mocy. Jest nie tylko poszerzony, nie tylko dołożony pakiet tuningowy wizualny, ale również mechaniczny. Przez co te właściwości, te statystyki są jeszcze bardziej poprawione i to jeszcze bardziej czuć. Na modelu pasażera chyba najbardziej, no bo jako kierowca masz wpływ na wszystko tak naprawdę, ale jak jestem pasażerem, to nie wiem, kiedy Krzysiek doda pedał w podłogę. Z perspektywy pasażera tak to wygląda. Bardzo dużo miejsca, również na nogi, mimo że w ogóle się nie odsuwałem. Od zera. I już setka. Ja cię sunę. I to nie było przyspieszenie z procedury startu. To było takie tak zwane łagodne, a zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Ja pierdzielę. To jest tak jak chciałbyś mieć wszystko w jednym. Kupujesz sobie Lambo Urusa. Chcesz mieć sportowe auto? Urus jest sportowym autem już, można powiedzieć. Z takimi modyfikacjami na pewno. Nie sądziłem kiedykolwiek, że zgrzeję się w samochodzie. Mimo takiego mrozu na dworze. Ja pierdziel. Nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Naprawdę, nie wiem, czy telefonem nagrywać, czy aparatem, czy co mam robić. Trochę rozprasza ten samochód. Przez to, jakie przeciążenie generuje, wywołuje na pasażerach. To nie jest chyba apteczka bynajmniej. To jest pewnie jakaś instrukcja, jak obsługiwać tą bestię. O kurde! Ale mnie wygięło. Nie chcę się żegnać z tym autem, no ale kiedyś trzeba. Ogromne, przeogromne wrażenie zrobił na mnie Lamborghini Urus Mansory Venatus. Bardzo dziękuję właścicielowi samochodu z tego miejsca za to, że miałem przyjemność poznać ten samochód, przejechać się nim, mimo że na fotelu pasażera to naprawdę emocje, które teraz we mnie siedzą, są takie. Dzięki wam również za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić następnych materiałów z takimi samochodami albo jeszcze lepszymi, kto wie. No i widzimy się już w kolejnym odcinku programu High Five. Cześć!